Widząc emocje wszystkich innych osób, które pojawiły się zarówno w głowie się nie mieści jeden, jak i dwa, powinniśmy sobie zadać bardzo ważne pytanie. Dlaczego Riley ma zarówno męskie, jak i żeńskie emocje? I to już po pierwszym filmie ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać. Jednakże debiut drugiej części spowodował, że mogliśmy ujrzeć kolejnych 5 emocji, które ponownie są mieszane. Duża część osób mogłaby sobie tutaj pomyśleć, że Riley jest tęczowa, dlatego ma zarówno męskie, jak i żeńskie emocje. Jednakże wyjaśnienie tej zagadki jest zupełnie inne. Tak więc zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję i ruszajmy już do wyjaśnienia tego, co my tutaj możemy zobaczyć. Jak już przed momentem wspominałem, zarówno w pierwszej, jak i drugiej części w głowie się nie mieści, mogliśmy zobaczyć to, że emocje w głowach wszystkich innych osób są podobne do danej osoby. Z reguły poprzez włosy lub inny charakterystyczny detal dla danej osoby. Jednakże zarówno 5 starych, jak i 5 nowych emocji, które mogliśmy zobaczyć na przestrzeni dwóch filmów, w żaden sposób nie przypominają sobą Riley. Są w zasadzie 10 odmiennymi postaciami. Jak w pierwszym filmie nie widzieliśmy innych emocji w głowie rodziców Riley, to tak już w drugim filmie mogliśmy zobaczyć obawę. Zarówno w głowie taty, jak i mamy Riley. I ta emocja wciąż swoim wyglądem pasowała do innych postaci. Natomiast to, co możemy zobaczyć w emocjach Riley, może nas wprawić w niezłe zakłopotanie. Jednakże kilka ważnych detali, które mogliśmy zobaczyć na przestrzeni dwóch filmów, pozwala nam wyjaśnić całą tą sytuację. Zacznijmy sobie najpierw od pierwszego filmu, żeby iść zgodnie z wiekiem Riley. W pierwszym filmie mogliśmy przejść razem z Riley oraz jej emocjami cały okres życia Riley, zaczynając od narodzin, a kończąc na 12 urodzinach. Tak więc pierwszy film zawiera w sobie bardzo wiele detali oraz szczegółów z życia Riley. Natomiast drugi film składa się z zaledwie kilku dni, które to nastąpiły po 13 urodzinach Riley. Ale do tego jeszcze sobie powrócimy nieco później. Póki co skupmy się na tym, co mogliśmy zobaczyć w pierwszym filmie. Otóż pierwszy film w głównej mierze skupia się na tym, że widzieliśmy w tym filmie, jak 5 podstawowych emocji dopiero się poznawało oraz te emocje dopiero zaczynały powoli rozumieć głowę Riley oraz tym, czym one są. Przez co też m.in. konsoleta sterująca emocjami Riley w czasie pierwszego filmu kilkukrotnie się zmieniała. I mamy dostęp do całej biblioteki przekleństw. Ten nowy panel dowodzenia Oraz też cały wątek w pierwszym filmie polegał na tym, że radość musiała zaakceptować smutek. Jak i też zrozumieć to, że każda emocja jest potrzebna Riley. Co zresztą sama to radość powiedziała w drugim filmie. Nowe emocje na początku wydają się niekoniecznie potrzebne, aż chce się je wziąć i... Ale już wiemy, że wszystkie emocje pracują na Riley. Jednakże dla nas najbardziej istotny fakt pojawia się dopiero pod koniec tego filmu. Mianowicie wtedy mogliśmy zobaczyć to, jak Riley tworzyła złożoną emocję, która to składała się zarówno z radości, jak i też smutku. Czyli 12 lat zajęło emocjom zrozumienie tego, jak stworzyć złożoną emocję. Czyli w sumie każdy z nas może stwierdzić to, że te emocje wciąż się uczą, jak działa Riley. Oraz też wszystkiego te emocje o Riley nie wiedziały. Tak samo w drugim filmie obawa pokazała tym starym emocjom wiele nowych funkcji nowego panelu, których to stare emocje do tego czasu nie znały. Czyli to nie jest uchwytna kubek. Czyli najważniejszym wątkiem pierwszego filmu było to, że emocje uczyły się żyć razem. Do tego pierwszy film przedstawiał 12 pierwszych lat Riley oraz pod koniec filmu emocje nauczyły się tworzyć złożone emocje. Teraz przejdźmy sobie do drugiego filmu, w którym to mogliśmy zauważyć to, że Riley w przeciągu kilku dni od swoich 13 urodzin nagle doznała bardzo wielu zmian. A jak dobrze wiecie, okres dorastania nie trwa kilka dni, a trwa kilka lat. Natomiast właśnie w tym filmie na przestrzeni tych kilku dni mogliśmy zobaczyć naprawdę dużo zmian, które to zachodzą w Riley. Skoro kilka pierwszych dni przyniosło tak dużo zmian, to na logikę można dojść do tego, że przed Riley jeszcze jest dużo innych zmian, nim ona wejdzie w etap dorosłości. I w trakcie tego etapu życia, jej stare emocje będą musiały się nauczyć jeszcze wielu rzeczy. I już wiedząc ten fakt, że emocje cały czas się uczą nowych sytuacji, oraz wiedząc to, że w Riley jest znacznie więcej emocji, niż te, które możemy zobaczyć na ekranach naszych odbiorników, możemy dzięki tej wiedzy przejść do tego, dlaczego Riley ma zarówno męskie, jak i żeńskie emocje. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to obalić teorię, że ona ma różne emocje, dlatego że jest tęczowa. Otóż obalenie tego jest dosyć proste. Mianowicie każdy z nas mógł zobaczyć w głowie Riley to, że jej kraszami są chłopcy, a jeden z nich jest nawet tym chłopakiem, który pojawił się pod koniec pierwszego filmu. Dziewczyna! 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 Czyli skoro wiemy to, że umysł Riley wskazuje na to, że jej się podobają chłopcy, a nie dziewczyny, to dlaczego ona ma męskie i żeńskie emocje? I pewnie wielu z was mogłoby tutaj powiedzieć, że scenarzyści najpierw dobrali aktorów głosowych, a dopiero później robili animowane postacie, które pojawiły się w pierwszym filmie. Dlatego możemy zobaczyć to, że ona ma zarówno męskie, jak i żeńskie emocje. No i po części takie osoby będą mieć rację. Ale przyjęcie tego scenariusza jest moim zdaniem dużo bardziej nudne i daje znacznie mniej fanu z tej teorii, dlaczego Riley ma różne emocje. I
ja mam odnośnie tego swoją własną teorię. Otóż jak dobrze wiecie, w głowie mamy główną emocją jest smutek. Natomiast główną emocją w głowie taty jest gniew. Jednakże pewnie wielu z was zauważyło ten fakt, że te dwie postacie nie zachowują się tak, jak te same emocje w głowie Riley. I tak naprawdę smutek w głowie mamy Riley jest bardziej empatią niż samym smutkiem. Przez co jej mama potrafi wczuć się w daną sytuację, która dotyczy Riley oraz jej rodziny. Dlatego ona od razu pociesza Riley oraz ze zrozumieniem od razu pojmuje to, w jaki okres weszła Riley. I to oczywiście świetnie możemy zobaczyć w drugim filmie. Natomiast u taty Riley gniew jest dużo bardziej przedstawiany jako opiekuńczość, no bo jednak w pierwszym filmie mogliśmy zobaczyć to, że on znalazł dobrze płatną pracę w San Francisco po to, żeby lepiej się żyło jego rodzinie. Czyli wychodzi na to, że emocje rodziców Riley są dużo bardziej złożone niż te, które mogliśmy zobaczyć w głowie ich córki. A jak dobrze wiemy, emocje Riley cały czas się rozwijają. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że jednak w pierwszym filmie różnica między męskimi a żeńskimi emocjami wynosiła 3 do 2 dla dziewczyn. Natomiast w drugim filmie na 5 emocji dostaliśmy 4 żeńskie, a tylko jedną męską. Czyli już widać, że mamy tutaj znaczną przewagę emocji, które są żeńskie, do emocji, które są męskie. I jak dobrze wiemy, wszystkie emocje, które widzieliśmy u innych osób, to były to emocje znacznie starszych osób niż Riley. I nawet mogę przypuszczać to, że koleżanki Riley są z tego samego roku co ona. Jednakże one mogą być o kilka miesięcy starsze niż Riley. I właśnie przez to ich emocje dużo bardziej przypominają daną osobę, od której to osoby te emocje pochodzą, niż jak w przypadku Riley, że każda emocja jest inna. Gdyż właśnie o to mi chodziło na początku odcinka, że drugi film trwa tylko przez kilka dni, które to odbywają się po 13 urodzinach Riley, a nie trwa on kilku lat, jak to było w przypadku pierwszego filmu. I zwróćcie uwagę na to, że koleżanki Riley nie mają w sobie tych nowych emocji, a zamiast tego mają 5 podstawowych emocji. Tak więc co jeżeli te 5 nowych emocji po prostu pojawia się na przestrzeni tych kilku pierwszych dni po 13 urodzinach? A już później emocje przemieniają się w te dużo bardziej rozbudowane emocje, które mogliśmy zobaczyć zarówno u rodziców Riley, jak i też u innych osób. Za tą teorią też przemawia ten fakt, że w głowie taty Riley dwoma głównymi emocjami jest gniew i strach, które oczywiście nie zachowują się jak typowy gniew i strach, a jak zupełnie inne emocje, o czym już wspominałem przed momentem. Ale te emocje są głównymi emocjami jej taty. A zwróćcie też uwagę na to, że Riley bardzo dużo czasu spędzała ze swoimi rodzicami, przez co ona niektóre cechy odziedziczyła po swojej mamie, jak i po swoim tacie. Dlatego zarówno smutek jest mega istotną postacią w tym filmie, która to odgrywa główną rolę, gdyż to po prostu jest emocja, którą Riley dostała po mamie. Natomiast męski gniew i strach ona dostała po tacie. I prawdopodobnie z wiekiem te 3 męskie postacie przerodzą się w żeńskie odpowiedniki emocji, które to będą podobne do Riley. I po prostu Riley emocje wyglądają jak wyglądają, bo nie są one jeszcze na tyle dojrzałe i rozbudowane, jak emocje innych osób, które to mogliśmy zobaczyć w tym filmie. To właśnie dlatego Riley ma zarówno męskie, jak i żeńskie emocje. Dużą przewagą żeńskich emocji, gdyż to właśnie te męskie emocje zostaną w późniejszym okresie dorastania przemienione w żeńskie emocje, które będą wyglądać jak Riley oraz też będą znacznie bardziej złożone niż te emocje, które teraz jej towarzyszą. A przy tym te emocje będą reprezentować sobą najważniejsze cechy Riley. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że to jest tylko teoria. Ale jeżeli odcinek tobie się spodobał, drogi przyjacielu bądź przyjaciółko, to zostaw tutaj koniecznie łapeczkę w górę. Będzie mi z tego powodu niezmiernie miło. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.